Dzień dobry. Przypowieść o siewcy dzisiaj czytamy w kościołach. Bardzo dużo już mamy napchane do głowy o tym, co jest glebą, o różnych rodzajach gleby w tej przypowieści. Robimy sobie z tego powodu różne rachunki sumienia, różnie siebie, innych oceniamy. Patrzymy na owoce, które wydajemy. Mamy to, myślę, przerobione na wszystkie możliwe sposoby. I może warto popatrzeć na tę przypowieść trochę w innym kluczu, to znaczy zobaczyć w tej przypowieści, jaki jest Bóg. Bóg jest siewcą. I ta przypowieść nam pokazuje obraz Pana Boga, który jest siewcą bardzo hojnym. Zobaczcie, że On to ziarno wyrzuca przed siebie, On je rozsiewa i nie patrzy, czy wrzuca ziarno w glebę urodzajną, czy na skałę, czy wśród ciernie. Jest trochę, byśmy mogli powiedzieć, takiego punktu widzenia ekonomicznego takim nieroztropnym siewcą, takim siewcą, który jest nieekonomiczny właśnie, jest bardzo hojny. I to jest ta hojność Pana Boga, to jest ta Jego dobroć, o której mówi Pan Jezus w tej przypowieści, chociaż akcentuje coś innego, pokazując właśnie różne rodzaje gleby, ale myślę, że warto jakby w ogóle zaczynać patrzeć na siebie, czyli jakoś tam siebie oceniać, jaką glebą jestem, od tego, jaki jest Bóg. Że Bóg jest kimś bardzo, bardzo dobrym. Że Bóg jest kimś, kto jest bardzo hojnym. I popatrz dzisiaj na siebie, na swoje życie, jak bardzo Cię Bóg hojnie obdarzył. Nawet jeśli masz takie momenty, w których jesteś ciernistą glebą, jesteś taką skalistą glebą, jakąś drogą, jakimiś kamieniami. Wydaje się, że nie wydajesz żadnych owoców, albo te owoce są bardzo malutkie. To popatrz w takim momencie, i to jest ten moment kryzysowy, warto popatrzeć wtedy na Boga, czyli odwrócić oczy od swojej nędzy, od tego, co jest moim nawet grzechem, moją słabością, popatrzeć na tego, który jest siewcą dobrym, hojnym, siewcą, który jest nieekonomiczny, kiedy ładuje w moje życie ziarna po prostu ile wlezie, mając nadzieję, i to jest też piękna rzecz w tej przypowieści, że Bóg ma nadzieję, że wydam owoce, że przyjdzie w końcu taki moment, w którym Bóg doczeka się owoców. A przy okazji ja też się doczekam, bo to fajne jest, kiedy nasze życie owocuje. A druga rzecz, dla mnie taka bardzo, bardzo lubię to zdanie, to jest to, co słyszymy w drugim czytaniu, kiedy Paweł mówi, że całe stworzenie wzdycha w bólach rodzenia, tym bardziej my, którzy mamy pierwsze owoce ducha, ale jakby Paweł podkreśla to całe stworzenie. Nie chcę z tego wyciągać takiego wniosku, czy zwierzęta będą tak samo w raju jak my, czy nie. To jakby nie jest ten temat. Bardziej mi chodzi o to, że zobaczcie, że całe stworzenie jest w oczach Pana Boga kimś ważnym, czymś ważnym. Że ten fragment bardziej mówi o tym, że jeśli całe stworzenie wzdycha, czyli jest jakoś podłączone pod Pana Boga, nie wiemy dokładnie jak to się dzieje, ale patrząc na zwierzęta, możemy mieć pewne intuicje, patrząc na przyrodę, możemy mieć pewną intuicję, że jakoś są połączone ze swoim Stwórcą, bo przecież od Niego wyszły, z Jego zamysłu. I myślę, że mniej warto się zastanawiać nad tym, jak to będzie, bo i nie wiemy, jak to z ludźmi będzie, bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował, więc jakby nie ma sensu się tym zajmować w takim sensie, że rozkminiać, jak to będzie. Ale może warto popatrzeć jakby krok do tyłu i zobaczyć, że wszystko, co na tym świecie jest stworzone, jest dziełem Pana Boga. To jest coś niesamowitego, bo to generuje, jak powinniśmy się do tego dzieła ustosunkowywać. Że nie jesteśmy panami, władcami, którzy mogą niszczyć, którzy mogą po prostu głupio zabijać, ale jesteśmy ludźmi, którzy mają rozum, i mają zobaczyć, że jesteśmy bardzo obdarowani. Mamy zobaczyć, jak bardzo jesteśmy obdarowani tym światem, który jest światem nieludzkim, w sensie światem zwierzęcym i roślin. Że ten świat dany jest nam, to prawda, ale jest też nam zadany. Że jest światem, który cały w jakiś sposób jest podłączony do Pana Boga. To naprawdę zmienia perspektywę w używaniu tego świata, że nie mam być jeszcze raz, to powtórzę, głupim niszczycielem, który bierze tylko dla siebie cokolwiek tylko zobaczy, ale biorę to, co jest mi potrzebne do tego, żeby żyć i jestem za to wdzięczny, bo to wszystko tworzy ze mną całość stworzenia.
myślę, że warto trochę nad tym porozkminiać. Zobaczyć, jak z perspektywy mojej wiary, mojego chrześcijaństwa odnoszę się do całej przyrody, do tego wszystkiego, co jest wokół mnie, co jest po prostu stworzone, co Bóg mi dał. Zobaczcie to właśnie w tym kluczu, że Bóg jest hojnym dawcą, że jest hojnym siewcą, który daje nam bardzo dużo i cały świat do nas należy, bo jest darem Pana Boga, ale jeszcze raz to powtórzę, nie po to, żebyśmy ten świat zniszczyli, ale żebyśmy z niego korzystali w dobry, uczciwy i mądry sposób. To jest coś, z czym chciałbym się dzisiaj podzielić. Dzisiaj jest niedziela, myślę, że warto też nie ma co za bardzo rozkminiać. Myślę, że te czytania nam też służą do tego, żeby wejść trochę w kontemplację, żeby właśnie zobaczyć całe to stworzenie, które jest stworzone przez Pana Boga. Warto zobaczyć tego siewcę hojnego. Można sobie gdzieś usiąść w bardzo przyjemnym miejscu, zobaczyć, wyobrazić sobie, jak Bóg sieje to ziarno, jak sieje je we mnie, sieje w moje życie i ma nadzieję. To jest Bóg nadziei, który ma nadzieję, że wydam w końcu owoce. On ma dużo czasu, naprawdę. Więc ta przypowieść niech też nas uczy cierpliwości, że ziarno to nie jest coś, co wydaje owoc na drugi dzień. Ziarno potrzebuje czasu do całego procesu wzrostu, do wyrośnięcia, do bycia dojrzałym. Naprawdę to nie jest coś, co dzieje się od tak, tylko dlatego, że przeczytaliśmy przypowieść, od razu mamy wydać owoce. Nie. Mamy szanować wzrost. Mamy proces wzrostu szanować, również tego mojego wzrastania duchowego, psychicznego jako człowieka mam szanować, żeby z tego wszystkiego, co się w moim życiu dzieje, mogły wyrosnąć w końcu dobre owoce. Dobrej niedzieli Wam życzę. Trzymajcie się, do widzenia.